kurtki w stylu bomberki. Jakie typy sylwetki mogą je nosić, do jakiego stylu najlepiej się nadają i z czym je łączyć? Zapraszam na dzisiejszy wideoporadnik. Zanim opowiem, kto może nosić bomberki, jakie typy sylwetki, do jakich stylów pasują, to trochę historii, ponieważ ta historia właśnie wpływa na to, jakie style ubierania się najczęściej zapożyczają tę część garderoby. I można powiedzieć, że krótka bomberka bardzo często nazywana jest również pilotką, bo właśnie to piloci samolotów korzystali i korzystają z niej najczęściej. Dlaczego? Ponieważ w czasie, kiedy była I wojna światowa, samoloty nie miały zamkniętych kabin, tylko miały otwarte kabiny i tam pilotom było po prostu zimno. Ale niestety długie, grube płaszcze nie sprawdzały się w samolocie, bo było w nich po prostu niewygodnie i w pewnym momencie zaproponowano pilotom właśnie kurtkę krótką, która była jeszcze wtedy z kołnierzem, która sprawdziła się najbardziej w ich pracy. Ta kurtka troszeczkę przeszła transformację i teraz wygląda inaczej niż wyglądała początkowo i to wszystko, ta transformacja zdarzyła się w latach 50. Wtedy najbardziej została właśnie spopularyzowana ze względu na to, że postanowiono, żeby wykorzystać do jej produkcji materiał, który nazywa się nylon, czyli taki spadochronowy, który był dużo lżejszy niż poprzednia skóra. I wtedy właśnie też przeszła trochę taki tuning, jeżeli chodzi o stylistykę i mamy już taką kurtkę, bomberkę, którą widzimy w dzisiejszych czasach. I teraz, jeżeli chodzi o historię bomberki, to oczywiście z nią związane są też kolory. Kolory, które najczęściej kojarzone są z wojskiem, czyli taki oliwkowo-zielony, po prostu bardzo często nazywany militarnym i też granat. I to są dwa najbardziej klasyczne kolory, jeżeli chodzi właśnie o tę kurtkę. I tutaj to jest taki pierwszy styl, który zapożycza czy może wykorzystuje bomberkę w swoich stylizacjach, czyli właśnie styl militarny kojarzony z pilotami samolotów takich wojennych. Ale nie tylko styl militarny zapożycza i wykorzystuje tę kurtkę, ale też taki, który no, związany jest trochę zupełnie właściwie inną sferą, czyli na przykład subkulturami. W latach 70., kiedy narodziły się subkultury punków, skinheadów, zaczęli właśnie oni wykorzystywać tę kurtkę jako taki symbol niezależności. Więc trochę ta kurtka nie tylko ma wydźwięk militarny, ale też może mieć taki wydźwięk troszeczkę, no mogłabym powiedzieć taki niegrzeczny. Taki, który pokazuje taką, pokazuje bunt, o tak bym chyba najbardziej mogła powiedzieć. Oprócz tych dwóch subkultur, dodatkowo trzecią, jeszcze troszkę później, na skraju lat 70., 80. doszli deskorolkarze. I później cały świat hip-hopu już w latach 90., czyli można by było powiedzieć od tych pilotów poprzez ten taki bunt i niezależność, aż do takiego trochę sportowego, no przecież to całkiem wygodna kurtka jest, sportowego wykorzystania. I tutaj właśnie mamy trzy takie style, które najczęściej się spotyka, plus czwarty dodatkowy, o którym zaraz powiem. Czyli mamy styl militarny, mamy właśnie taki styl, w którym no, trochę jest taki buntowniczy, trochę gdzieś tam właśnie punkowy w tych okolicach. Mamy właśnie styl, który można nazwać trochę takim stylem ulicy, trochę stylem sportowym, takim, gdzie zapożyczamy właśnie od sfery całej właśnie hip-hopu, popkultury, ale też zaczęły te kurtki być wykorzystywane w latach 80. poprzez drużyny piłkarskie, futbolowe w amerykańskich, na uniwersytetach amerykańskich. Czyli tutaj już całkiem tak weszły w sport, czyli od pilotów, poprzez punków, skinheadów, deskorolkarzy, całą sferę hip-hopu, aż właśnie do stylu takiego preppy, czyli takiego, który wykorzystywany jest najczęściej, no możemy to zapewne oglądać na amerykańskich filmach, na uniwersytetach, gdzie czy to będą bejsboliści, czy to będą futboliści, oni właśnie zupełnie już oczywiście innych materiałów, bardziej takich dzianinowych, dresowych, a nie nylonowych, tak jak powinno być w tym wojskowym stylu, wykorzystują tę pilotkę. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że kurtka bomberka ma dosyć spore wykorzystanie, jeżeli chodzi o style. Obojętnie, czy chcesz bomberkę wykorzystywać buntowniczo, sportowo, czy grzecznie właśnie w takim stylu trochę sportowo-uniwersyteckim, czy militarnie, ona będzie do Twojej dyspozycji. No ale oczywiście zanim zdecydujesz się, czy
Twoim stylem jest właśnie jeden z tych stylów wymienionych, a jeżeli jeszcze nie wiesz, to tutaj jest taka książka, która pomoże Ci znaleźć Twój styl. Link do sklepu, gdzie możesz zamówić książkę albo e-booka, jest pod tym wideo i tam właśnie przejdziesz całą drogę szukania swojego stylu, jeżeli jeszcze nie wiesz, czy któryś z tych, które przed chwilą wymieniłam, są dla Ciebie. Czy to dla Ciebie w stylu takim totalnym, czy takie style, od których będziesz troszeczkę zapożyczać. No ale styl ubierania się to jedno, a jeszcze oczywiście, jeżeli chodzi o bomberkę, to ważne są, czy jakąkolwiek inną część garderoby, ważne są nasze sylwetki, czyli typ sylwetki. Czy każda sylwetka może nosić bomber jacket, czyli bomberkę, czy pilotkę? No niestety nie każda. Są takie sylwetki, które na pewno powinny, czyli dla nich będą to bardzo dobre, jeżeli oczywiście styl tej kurtki się podoba i będą to sylwetki te, które potrzebują zabudować sobie górę trochę sylwetki, te, które mogą powiększyć się u góry, mogą dodać sobie trochę tutaj takiego powietrza. No bo przecież ta kurtka, jak widać na zdjęciach, jest mocno tutaj zabudowana, nie jest taliowana, nie podkreśla kobiecego ciała, dodaje, czyli niektóre sylwetki może pogrubić. I kto może? Może sylwetka A, może sylwetka E oraz może sylwetka I. To są trzy sylwetki, które najbardziej, że tak powiem, powinny z tego fasonu korzystać, jeżeli on im się podoba. Natomiast sylwetki, które będą wyglądały w niej najmniej korzystnie, to na pewno te sylwetki, które tutaj mają nadmiar albo z jednej strony duży biust, czyli mają nadmiar pod względem powierzchniowym, bo wtedy ta bomberka będzie zwisała z biustu i zakryje jakiekolwiek wcięcie w talii, jakąkolwiek lekkość, która się pojawia, czyli zrobi się po prostu taki balonik, albo te sylwetki, które mają bardzo dużą, bardzo mocno rozbudowaną linię brzucha, czyli tutaj są w jakiś sposób po prostu gdzieś elementy wystające. Czyli na pewno sylwetki i no mniej. Oczywiście, jeżeli będą rozpięte, to będą wyglądały lepiej niż zapięte. Natomiast ja tutaj biorę pod uwagę, że chcesz nosić ją jednak jako kurtkę, a nie tylko jako narzutkę, czyli że od czasu do czasu będziesz ją zapinała. Bo właściwie rozpiętą bomberkę mogą nosić, no, może nosić większość sylwetek. Jedna jeszcze rzecz, która nie tyle dotyczy typu sylwetki, ale też może określić, że w bomberce nie będziesz najlepiej się czuła, to ta okolica, czyli szyja. Jeżeli masz krótką i szeroką szyję, to niestety bomberka, przez to, że tutaj ona jest dosyć, no, wysoko podchodzi na szyję, to może tę szyję skracać, tak? Bo ma taki, może robić taki efekt trochę stójki, więc jeżeli masz szyję, która jest szeroka i krótka, to niestety też, no, ten fason może nie być dla Ciebie najlepszy. Teraz, kto... Jeżeli chodzi o inne sylwetki, to sylwetki X, H jak najbardziej, w zależności oczywiście od krągłości, czyli trochę też od rozmiaru, mogą wykorzystywać. Sylwetka S również może. Jeżeli chodzi o sylwetkę T, jeżeli zrównoważy sobie dołem, może. I także sylwetki, znaczy kurtki, bomberki, jeżeli noszone są rozpięte, to są dla dużej ilości osób, dla dużej liczby sylwetek. Jeżeli chodzi o sylwetki, które powinny, to właśnie to będzie sylwetka A, E, I. No ale oczywiście też nie możemy pominąć tego, że sylwetki to nie tylko jeden aspekt noszenia tej kurtki, ale też może być taki aspekt, jak to, w jakim kolorze jest ta kurtka, czy ma jakieś wzory, czy jest gładka, czy jest błyszcząca, czy ma na sobie jakieś cekiny, bo przecież fason bomberki może być też przystosowany do tego, no, niby sam jakby fason jest przyporządkowany do różnych stylów, ale wystarczy, że zmienimy tkaninę na trochę bardziej błyszczącą. Właśnie będzie to bomberka w stylu taki, która będzie pokryta cekinami i ona będzie już miała trochę wydźwięk taki bardziej glamour, czyli będzie skrzyżowaniem takiego stylu właśnie tego cięższego, militarnego, czy sportowego, czy buntowniczego ze stylem, który jest taki bardzo, no, można powiedzieć, dla takiej diwy. Także pamiętajmy o tym, że styl bomberki to nie tylko styl jakby oryginalnej kurtki, ale też wpłynie na to, jaka tkanina, jakie wykończenie, czy tam pojawiają się wzory. Bo może się okazać, że będzie to bomberka, która będzie koronkowa albo w jakieś kwiatowe wzory i ona będzie wtedy taka bardziej może boho, może etno, może trochę romantyczna i będzie zmieniała, te wykończenie tej kurtki będzie zmieniało całą stylizację. Także jest to, na pewno jest to taka kurtka, która, no, może mocno
się zmieniać w zależności od tego, jak będzie, z jakiego będzie materiału, w jakim będzie kolorze i czy będzie miał jakiś deseń na sobie. No a z czym ją nosić? Najlepiej oczywiście nosić ją, jeżeli chcemy wyglądać lekko, jeżeli nie chcemy wyglądać jak taki bałwanek, który tu ma na górze bomberkę i na dole jeszcze coś takiego dużego, no to nosimy to z obcisłymi dołami, czyli na przykład albo z obcisłymi spodniami, albo jeżeli to będzie coś na lato, no to krótkie spodenki, tak żeby było widać nasze nogi, albo ewentualnie jakieś takie drobne spódnice, drobne, czyli które będą no dosyć opięte, które mogą być mini, mogą być trochę dłuższe, ale będą takie delikatne, nie będą to długie spódnice, nie będą to spódnice z falbanami, bo taki zestaw może mocno nas pogrubić. Oczywiście sylwetka I, która jest sylwetką bardzo wysoką i bardzo szczupłą, może sobie pozwalać na tego rodzaju kombinacje, ale jest to no, jedna z niewielu sylwetek, która będzie mogła mieć i tutaj dużo, w sensie bomberka, i jeszcze na dole dużo. Więc jeżeli chcesz decydować tak bezpiecznie, to żeby ten dół był przylegający preferencyjnie i najczęściej jednak wybieramy bomberkę ze spodniami czy z krótkimi spodenkami, ale spódnice też, jeżeli nie będą jakoś bardzo szalone, to mogą się przydać. Także podsumowując, bomberka jest taką kurtką, która z jednej strony ma bardzo określone style, do których pasuje, w które się wpasowuje, ale też zmieniając właśnie jej kolorystykę, jej wykończenie, ozdoby, można delikatnie jakby te tory stylu przełożyć z jednego na drugi, czy nawet użyć takiego właśnie mieszania stylu, którego uczę w książce Znajdź swój styl. Biorąc pod uwagę, że mamy sezon no już coraz cieplejszy, kalendarzowo mamy ciepły czas, to powiedziałabym, że okrycia wierzchnie takie delikatne, to, czyli już zrzucenie płaszcza, jakiś futerek, jakichś misiaków, które były takie bardzo popularne w sezonie jesienno-zimowym, rzucamy na lżejsze okrycia wierzchnie. I kurtka bomberka może być jednym z takich okryć, ale oczywiście są jeszcze inne. I właśnie o tych innych okryciach wierzchnich będzie im dedykowany następny webinar, czyli w pierwszy poniedziałek kwietnia spotykamy się na webinarze, gdzie opowiem o okryciach takich wierzchnich wiosennych, jak je nosić, jak je wykorzystywać, jakie typy sylwetek mogą je nosić, jak z klapami, jak z długością, co i jak możemy wykorzystywać na różne okazje, style i do typów sylwetek. Także jeżeli interesuje Cię temat doboru okryć wierzchnich, to zapraszam, link do zapisów na ten webinar jest pod tym wideo, webinar jest bezpłatny pod warunkiem, że zapiszesz się na listę. Także biorą w nim udział tylko te osoby zapisane. Jeżeli nie możesz być z nami na żywo, to nic wielkiego się nie stanie, ponieważ będzie dostępna retransmisja tego webinaru dla zapisanych osób. No ale oczywiście najlepiej być w pierwszy poniedziałek kwietnia o 19, żeby móc zadawać pytania. Także tam rozszerzę temat, już nie tylko będzie o bomberkach, ale o innych okryciach wierzchnich na wiosnę. No i tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo, no i zapraszam do następnego wideoporadnika.